Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Na co dzień zajmuję się fotografią, a w tej serii filmów chciałbym Wam pokazać, jak fotografować tkankę miejską, a zaczniemy sobie od zdjęć architektury miasta. Jesteśmy we Wrocławiu, pod budynkiem OVO, gdzie zrobimy pierwsze zdjęcia. Będę fotografował dwoma aplikacjami. Klasyczną, systemową, iPhone'ową. Używam mojego iPhone'a 10, jak również będę używał Adobe Lightroom, która służy do troszeczkę bardziej zaawansowanego fotografowania. Mamy też możliwość zapisu plików RAW, które są bardziej elastyczne, jeśli chodzi o ich edycję. No i edycję zobaczymy pod koniec tego filmu. Przejdziemy się tutaj po mieście i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapraszam na film. Fotografując architekturę, trzeba przede wszystkim patrzeć na formę i światłocień. Dlatego wybrałem też między innymi ten budynek i tutaj polecam Wam przede wszystkim patrzeć do góry. Ja tutaj widzę, że będę miał dużo fajnych zdjęć, przede wszystkim tych, które zrobię właśnie patrząc do góry. Będę chciał zostawić kawałek budynku, sporo nieba. Myślę, że też będzie fajnie wyglądało to w czerni i bieli. Jeśli chodzi o ustawienia naszych aplikacji, to już Wam mówię, jak to wszystko poustawiać. Kiedy wchodzimy normalnie w nasz aparat, ja się teraz obrócę, a Wy będziecie widzieć zrzut ekranu. Widzicie, że ja mam włączoną siatkę. Dzięki temu wygodniej jest mi kadrować, ponieważ mam jakieś punkty zaczepienia. Druga rzecz, warto sobie włączyć automatyczne zdjęcia HDR. HDR to nic innego jak High Dynamic Range, który rozszerza nam rozpiętość tonalną, dzięki czemu będziemy mieć szczegóły widoczne w cieniach, jak i światłach. Teraz zrobię pierwsze zdjęcie przy użyciu klasycznej aplikacji. Pamiętajcie, że te linie, które widzicie, one określają mocny punkt, więc lewy, górny punkt będzie najmocniejszy z tego względu, że my jako Europejczycy czytamy od lewej do prawej, z góry na dół. Więc zrobiłem teraz zdjęcie w pionie, teraz zrobię w poziomie, wykorzystując właśnie tę klasyczną aplikację. Tutaj bardzo ładnie łączy mi się ta forma budynku razem z tymi ciemnymi chmurami. Teraz przełączę się jeszcze na tryb tele, czyli razy dwa. Pamiętajcie, że używając właśnie naszego smartfona, dobrze jest używać tylko i wyłącznie tych pełnych obiektywów, że tak powiem. To znaczy nie rozszerzajcie sobie w ten sposób obrazu. Zdecydowanie lepiej jest nacisnąć razy jeden, razy dwa, bądź w iPhone'ach, które mają ultraszeroki obiektyw, razy pół. Dzięki temu wykorzystujemy po prostu dedykowany obiektyw, a nie powiększenie cyfrowe, dzięki czemu zdjęcia będą lepszej jakości. Chodźcie dalej, tam zrobimy zdjęcia Lightroomem i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Weszliśmy na patio tego budynku. Tutaj nie będę chciał fotografować całego tego budynku, z tego względu, że mamy na dole ludzi, parasole, one nie do końca mnie tutaj ciekawią, więc będę cały czas się skupiał na tym, co jest u góry, na tych ciekawych formach, przy czym teraz będę fotografował Lightroomem. Lightroom jest bardziej zaawansowaną aplikacją, pozwala nam robić pliki RAW i mamy też możliwość robienia HDR-ów, czyli wtedy, zresztą zobaczcie sami, mam włączony tryb HDR i kiedy zrobię tutaj pierwsze zdjęcie, widzimy, że on na początku robi zdjęcie z ciemniejszą ekspozycją, następnie z jaśniejszą, składa to w jedno zdjęcie o dużej rozpiętości tonalnej, czyli ja będę mógł mieć zarówno szczegóły na tym bardzo jasnym niebie, jak i na tym ciemniejszym budynku w cieniu. Teraz zresztą widzę, że fajnie mi tutaj wychodzi słońce zza tego budynku i mogę złapać taką ładną flarę i wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie. Cały czas używam tej siatki i tutaj ten tryb HDR na pewno mi pomoże w postprodukcji później, ale wygląda to przepięknie. Cały czas patrzę na te krzywizny budynku, bawię się światłem, cieniem, a tak naprawdę to wszystko w obrębie kilkudziesięciu metrów od siebie. No i też mamy przepiękną pogodę, z tego względu, że możemy pokazywać zarówno chmury, jak i cienie. I teraz zrobię zdjęcie idealnie do góry, pokazując krzywiznę tego budynku. I następnie będę chciał wyprowadzić może tam krzywiznę tego budynku w ten sposób, żeby ona wychodziła mi idealnie z rogu kadru. I to wszystko robię tutaj tym szerokokątnym obiektywem. Akurat w moim iPhone 10 mam ten taki normalny szerokokątny obiektyw, ale jeśli macie na przykład iPhone'a 11 albo 11 Pro, spróbujcie zrobić to samo, ale z tym ultra szerokokątnym obiektywem, efekty będą na pewno spektakularne. Chodźmy dalej, sprawdźmy jeszcze inne budynki i zróbmy tam inne
i minimalistyczne, i mniej minimalistyczne zdjęcia. Teraz znaleźliśmy się pod jednym z wrocławskich hoteli, który chcę sfotografować w całości, ale dość minimalistycznie. Cały czas będę pracował przy użyciu Lightrooma, z tego względu, że on daje mi trochę większe możliwości, ale ta zwykła aplikacja systemowa na sam początek jest w zupełności wystarczająca. I teraz to, co bardzo mi pomaga, to przede wszystkim te linie, które mam tutaj. Dzięki temu mogę idealnie zapanować nad pionami i poziomami. Teraz zrobię zdjęcie, mając właśnie idealnie na wprost ten budynek. Warto unikać zbiegów perspektywicznych. Raczej nie powinniśmy odchylać smartfona zbyt mocno do góry, więc lepiej troszeczkę odejść od danego budynku i właśnie fotografować go z trochę większej odległości, tak żeby, zobaczcie, zmieścił nam się, nie umieszczając tego iPhone'a do góry, żeby pozbyć się właśnie tych zbiegów perspektywicznych. No i dzięki temu mamy całkiem ciekawe zdjęcie, które po postprodukcji, mam nadzieję, że będzie wyglądało jeszcze ciekawiej. Chodźcie do góry, zrobimy jeszcze jedno ujęcie tego budynku, żeby pokazać go z jeszcze innej strony. Jak widzicie, podeszliśmy troszeczkę wyżej, tutaj, gdzie mogę sfotografować ten budynek mniej więcej z połowy jego wysokości. Dzięki temu tym bardziej pozbywam się tych zbiegów perspektywicznych, a dodatkowo mogę połączyć hotel z naszą piękną panoramą racławicką, więc mój kadr będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Cały czas staram się trzymać piony i poziomy. Mam na dole sporo trawy, która będzie fajnie wyglądała i cały czas wykorzystuję tryb HDR z tego względu, że widzę, że mam dużą różnicę w jasności na niebie, jak i na budynkach. I dzięki temu będę w stanie odzyskać bardzo dużo szczegółów z cieni, jak i ze świateł. Myślę, że teraz jeszcze zrobię jedno zdjęcie, przyłączając się na obiektyw tele i skupię się jeszcze raz na tym budynku hotelu, który ma ciekawą architekturę. Zrobimy jeszcze zdjęcie panoramy racławickiej, aczkolwiek ona stąd nie jest jakoś bardzo dobrze widoczna. I zobaczcie, jakie fajne zdjęcia udało nam się zrobić w obrębie tych kilkuset metrów od naszego pierwszego nagrania. Teraz zróbmy jeszcze jedno zdjęcie, troszeczkę szerszej panoramy Wrocławia, więc chodźmy nad Odrę i tam zrobimy nasze ostatnie zdjęcia w tym filmie. Teraz przyszliśmy nad Odrę, na bulwary wrocławskie, gdzie mamy dużo ładnych, zbiegających się linii. Będę chciał to wykorzystać właśnie na moich kadrach, więc włączam znowu aplikację do fotografowania i zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Przede wszystkim te zielone trawy, które tutaj mamy. One prowadzą nam wzrok do środka kadru, do tego te barierki, które mamy w tle, też ciekawie wyglądają. I tutaj zrobimy właśnie takie wrocławskie klasyki tak zwane, czyli będziemy mieć Odrę, będziemy mieć Ostrów Tumski w tle. Natomiast tutaj nie podoba mi się dół tego kadru, więc przełączę się na teleobiektyw i sfotografuję katedrę. Na przodzie kadru będzie Odra i w tle widzimy chmury. Teraz jeszcze na teleobiektywie sfotografuję te bulwary z tej strony. Mamy piękną pogodę, ładne chmury i teraz jeszcze przełączę się jeszcze raz na ten szeroki obiektyw. No i tutaj cały czas wykorzystuję tego HDR-a. Zobaczcie, że mamy ładne kadry tutaj we Wrocławiu. Teraz usiądźmy sobie na ławce, zróbmy szybką postprodukcję, no i ocenicie, jak to wygląda. Dziękuję Wam za tę część fotograficzną. Widzimy się przy postprodukcji. Skoro mamy już zdjęcia, warto byłoby je wyedytować. Na początku zrobimy to w systemowej aplikacji, która jest bardzo fajna, więc jesteśmy po prostu w zdjęciach. Klikamy edycja, następnie pojawiają nam się różne opcje. Ja Wam pokażę tylko kilka z nich, które pozwolą mi na tym zdjęciu osiągnąć więcej dramatyzmu. Przede wszystkim spójrzmy na blask. To wyciągnie nam szczegóły z cieni i szczegóły ze świateł, dzięki czemu te ciemne chmury będą tutaj fajnie podkreślone. Następnie przywrócę jeszcze trochę szczegółów z jasnych partii suwakiem światła. Przesunę go na minus. Następnie poszukam nasycenia. Będę chciał zmniejszyć nasycenie na tym zdjęciu, ale nie zupełnie. Następnie w szczegółowości przesunę ten suwak na plus. Dzięki temu krawędzie będą mocniej podkreślone. I zobaczcie, jak teraz wygląda to zdjęcie. Tak jest przed, tak jest po. Tak jest przed, a tak jest po. I zobaczcie, że kilkoma suwakami dodaliśmy tutaj naprawdę sporo dramatyzmu. A zaraz zobaczycie, jak tutaj zastosować jeden z wbudowanych filtrów, żeby to zdjęcie było czarno-białe i miało naprawdę dużo klimatu.
weźmy na tapetę teraz to zdjęcie, znowu klikamy na edycję, ale tym razem zerkniemy na wbudowane filtry w dolnej części ekranu. I moim ulubionym filtrem do tego typu zdjęć jest Noir. Chyba tak to się czyta. I teraz tak, ja zastosuję ten filtr, następnie przejdę do klasycznych metod edycji, które pokazałem Wam przed chwilą, wejdę w blask, przesunę dość mocno ten suwak w prawo, a właściwie bardzo mocno, i następnie obniżę ekspozycję. Właściwie to zdjęcie ma już wszystko, czego chcę, czyli nałożony filtr, przyciemnione, wyciągnięte szczegóły z jasnych i ciemnych partii i mamy świetny klimat na zdjęciu. Więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o naszą aplikację systemową, ale obróbmy jeszcze dwa zdjęcia, które robiliśmy Lightroomem. Zerknijmy teraz na Lightrooma. To jest bardziej zaawansowany program, ale od razu mówię, że nie trzeba znać wszystkich suwaków, żeby doskonale sobie radzić z edycją. Na jednym ze zdjęć z OVO będę chciał uzyskać klimat Orange and Teal. Preset dostaniecie w opisie filmu, więc będziecie mogli go dalej edytować. Włączę jedno ze zdjęć, któremu będę chciał nadać właśnie taki klimat. On będzie miał taki filmowy wydźwięk. Więc teraz ja włączę swój preset. I od razu mówię, żebyście się nie zdziwili, kiedy robicie HDR-y, że one muszą być przetworzone, czyli jeśli zrobicie zdjęcie, ono nie od razu trafi do albumu, musi zostać przetworzone i dopiero trafi do albumu. Patrzymy na dolną część ekranu. Tutaj wgrajcie sobie ten preset, który dostaniecie ode mnie i on nazywa się Orange and Teal CC. Następnie zobaczcie, jak on ciekawie wygląda. Niebo zmieniło kolor, wygląda naprawdę ciekawie. Ja zatwierdzę w tym momencie już te zmiany. Następnie przejdę do zakładki Light. I tutaj mamy możliwość regulowania ekspozycji, kontrastu. Highlights, Shadows to są jasne i ciemne partie. I następnie Whites, Blacks to są najjaśniejsze i najciemniejsze partie. Ja tutaj Shadows przeciągnę jeszcze bardziej w prawo. Troszeczkę rozjaśnię całe zdjęcie, żeby jednak mieć troszeczkę więcej szczegółów na samym budynku. Jak również ocieplę jego kolorystykę, czyli wchodzę w kolor i następnie zmienię temperaturę barwową na około 6000 kelwinów. Wydaje mi się, że ten efekt jest naprawdę ciekawy. Następnie przejdziemy do innego zdjęcia i wyedytujemy je znowu w czarno-białym klimacie, takim troszeczkę bardziej mrocznym, tak bym to nazwał. Więc wybiorę sobie na przykład takie zdjęcie jak to i następnie przechodzę do Profiles. W Profiles to są takie jakby coś na zasadzie filtrów, coś między filtrami, a można powiedzieć oddaniem kolorów w różny sposób. I mamy tutaj profile ulubione, ale możemy spojrzeć na profile BMW. To są po prostu czarno-białe profile zaproponowane przez Adobe. I tutaj poszukamy takiego profilu, który nada nam się właśnie do takiego zdjęcia. Ja osobiście lubię BW05. On bardzo fajnie wyciąga czarne niebo, to znaczy niebieskie robi się prawie czarne. Jeszcze zwiększę nasycenie użycia tego profilu, zatwierdzimy właśnie te zmiany i następnie przejdziemy do zakładki Effects i tutaj poszukamy Clarity. Przeciągając suwak Clarity w prawo, wyciągamy bardzo dużo szczegółów, podciągamy krawędzie i teraz wygląda to wręcz dramatycznie, ale dobrze dramatycznie. Tak wyglądał oryginał, a tak wygląda to zdjęcie po edycji. Wydaje mi się, że narzucając ten profil, przesuwając tak naprawdę kilka suwaków, robiąc HDR-y, od razu te suwaki są lekko poprzesuwane z automatu, co dzięki czemu mamy wyciągnięte szczegóły z ciemnych i jasnych partii, no a teraz to zdjęcie wygląda wręcz rewelacyjnie. Więc to tyle, jeśli chodzi o edycję zdjęć. Bardzo prosta, przy użyciu presetów, przy użyciu profili. Preset dostajecie w opisie filmu, wgrajcie go do swojego Lightrooma i bawcie się tymi zdjęciami. Do zobaczenia!